tutaj chyba się zgodzicie ze mną, nie? Czy nie? Cisza, nawet pralka sąsiada nie chodzi. Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku makijażu z turbopigmentami, a właściwie z jednym turbopigmentem, bo dołączył jeden do mojej kolekcji. Jak to mówią? Miarka do miarki? Nie! Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. To u mnie można właściwie powiedzieć turbot do turbota, a zbierze się błysk? Czy coś takiego? No ale słuchajcie, słuchajcie, do rzeczy. Także kolejny makijaż z turbotami, właściwie dzisiaj z jednym, bo mam w swojej tutaj kolekcji, dołączył do mojej kolekcji Turbo Pigment Tule, no i krem brokatowy. Jestem, słuchajcie, zafascynowana tym kremem brokatowym, bo po pierwsze pasuje mi do naszyjnika, tak, wiem. No głupia baba z YouTube'a cieszy się, że krem brokatowy jej pasuje do naszyjnika. No, niektórzy się cieszą z ładnej pogody, ja się cieszę, jak makijaż współgra z ubraniem i z biżuterią, także no mam nadzieję, że cieszycie się ze mną, ale do rzeczy. Krem brokatowy to moim zdaniem jest taki bardzo ciekawy wynalazek, bo ja nigdy nie miałam takiego typu produktu, nigdy z żadnej firmy, bo jest to krem, ale równocześnie jest to produkt suchy, jak go nakładamy na rękę. Ja na razie robiłam tylko swatch na ręku, także o tym mówię. Pokazywałam wam już te cudeńka na moim Instagramie, także jeżeli chcecie być na bieżąco, bo tam pokazuję rzeczy, które nabywam i o różnych sprawach też do was gadam, no to oczywiście was zapraszam na Instagram. A jeżeli chodzi o ten drugi turbopigment, to on wszedł tak do sklepu razem z turbopigmentem Laser. Ja mam ten tiul i jest to taki, jest to taka zieleń z takim, jak to się powinno mówić profesjonalnie, z fioletowym, fioletowo-różowym shiftem. No i co mogę powiedzieć na temat tego produktu? Myślę, że on zasługuje na uwagę. Bardzo mi się spodobał, jak go zauważyłam, zobaczyłam u Hani oczywiście na Insta Stories. Już się, słuchajcie, zapowietrzam, piątek jest, tak. No i co, jak go zobaczyłam, to pomyślałam, że od razu musi, no, musi się znaleźć w mojej kolekcji, ale zbieram, zobaczymy, co będzie moim kolejnym nabytkiem. No i jeżeli chodzi o ten odcień, no to wydaje mi się, bo widziałam już u dziewczyn i Hania również pokazywała, że jest to taki kolor, który równie dobrze może sobie poradzić sam na powiece, ale ja lubię mieć jakąś bazę i takie po prostu mam preferencje, dlatego dzisiaj się zrobiłam na trupa. Ja lubię nosić ciemne smoki. No, takie coś, jak widzicie, to nieczęsto teraz się pojawia na moich powiekach, ale swego czasu był to makijaż, który wykonywałam dosyć często, a nawet bardzo często, jeszcze częściej niż najczęściej lądował taki cień na mojej powiece. I dzisiaj postanowiłam, słuchajcie, że walniemy sobie właśnie ten tiul w wewnętrznym kąciku, no i trochę tutaj jeszcze pojedziemy na tę powiekę. Natomiast krem brokatowy nałożymy na resztę powieki. Stwierdziłam, że chciałabym tak zrobić, słuchajcie, bo moim zdaniem, a przynajmniej mam taką nadzieję, będzie on ładnie się wyróżniał na czarnej bazie. A jeżeli chodzi o to, skąd ja te cienie mam i co to jest, to są cienie z palety Affect in the Spotlight i to jest ten najczarniejszy, czyli czarna czerń. A tutaj wyblendowana jest ta czerń tym odcieniem Juicy Plum, czyli fioletem. No i to by było na tyle, nic skomplikowanego się tutaj nie działo. Jestem niesamowicie ciekawa, co tutaj nam dzisiaj powstanie, bo chociaż mam plan, no to nie wiem, jak te cienie będą się zachowywały, zwłaszcza ten Turbo Pigment na ciemnej bazie. Ja oczywiście nałożę na jednej powiece z wami i w ten sposób sobie pogadamy, zobaczycie na żywo oczywiście, jak ten Turbo Pigment, no i tak, ten krem brokatowy, jak wygląda na powiece, także zobaczymy na żywo. I oczywiście ten produkt, mowa o Turbo Pigmencie, będę nakładać na moją ukochaną bazę, czyli NYX Glitter Primer. No i co? No i to by było na tyle tytułem wstępu. A jeżeli chodzi o cenę tych produktów, no to krem brokatowy kosztuje, słuchajcie, 35 zł, a Turbo Pigment, no to stała cena 25 zł. Dzisiaj, słuchajcie, zobaczyłam na Insta Hani, miałam się nie rozgadywać, ale muszę wam o tym powiedzieć. Zobaczyłam, słuchajcie, te nowe, czy ja wam mogę to tutaj pokazać? Czekajcie, czekajcie, nie idźcie nigdzie. Zobaczyłam nowe, jak one się nazywają? Turbo Plusy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale wydaje mi się, że zrobiłam screena. Jak nie widziałyście, no to zapraszam was na Insta Stories Hani. Nowe Turbo Plusy, cienie prasowane, dostępne pod koniec lipca w Glam Shop. Patrzcie. Nie wiem, kiedy ten film pójdzie. No mam nadzieję, że uda mi się go wrzucić dzisiaj. Halo, halo. No, patrzcie.
Ja myślę, że możecie zgadnąć, co mi się tutaj podoba. A! Czemu ty się wygasiłeś, kolego? Ten kolor, one mi przypominają te słynne stemy Tanuka, których ja nie mam. Ten i ten i tamten, bo tutaj są również róże połyskujące. No, czego tutaj nie ma, halo? Czy aż wyszłam z ostrości, słuchajcie, z tego szoku. Także mam nadzieję, że dzisiaj wam ten film puszczę, żebyście też byli na bieżąco, ale spodziewam się, że większość z was jest. No i to by było na tyle tytułem tego przydługiego wstępu. Zaraz się do was przybliżę i oczywiście zrobimy sobie makijaż jednej powieki, tak jak wspominałam. A później zrobię makijaż twarzy, zobaczymy, jak to wszystko będzie nam tutaj wyglądało i zobaczymy się w podsumowaniu i pokażę się wam oczywiście w sztucznym świetle, żebyście mogli zobaczyć, jak te produkty się prezentują. No i to by było na tyle, widzimy się już za chwilę, zaraz się do was przybliżę i będziemy działać z tymi nowymi produktami. Czy wy też nie możecie się doczekać? Czy to tylko ja? Czy to tylko ja? Powtarzam się, ale naprawdę nie mogę się doczekać. No, już za chwilę się widzimy. Dobra, słuchajcie, jestem już bliżej was, co oznacza, że możemy zacząć zabawę i słuchajcie, bawmy się, bawmy, bo zostanie nas noc. Także tak, tak jak wspominałam, będę nakładać Nyxa i słuchajcie, ja go nałożę tylko w tych newralgicznych, w tym newralgicznym punkcie, czyli tutaj, myślę, że dotąd. No nie wiem, jeszcze zobaczymy, wiecie, jak mi to tam wyjdzie. Dlatego też nałożyłam ten fiolet, bo chciałam, żeby on jakoś współgrał, nie tylko ta czernia, ale myślę, że z tym tiulem tutaj coś się uda. Sama jestem ciekawa, co to będzie, bo ja jego jeszcze nie używałam pierwszy raz tutaj dzisiaj z wami, więc zobaczymy, jak to się mi dzisiaj sprawdzi. No, ach! Dobra, nakładamy. Hania oczywiście nie nakłada na żaden Nyx, a nie, właściwie ona ma tam, jak to się tam nazywa? Glam Glue? Jakoś tak. No u mnie to chyba nie będzie tej zieleni widać, słuchajcie. Chociaż zobaczymy, może tutaj bardziej w kąciku. No, cudny. Co tu dużo mówić, cudny jest dziad. Ale... Później może jak wam się, bo tutaj chyba tego nie widać. Ja tutaj widzę to, że jest ta i zieleń i słuchajcie, róż, ale spodziewam się, że wy tego nie widzicie, bo musiałabym was dać do sztucznego światła, ale później was dam do sztucznego światła, także się nie przejmujcie, nic straconego. Piękny. Jak to Toolbot. Chyba bardziej ta zieleń jest widoczna tutaj, bo tutaj niczego nie ma, prawda? Ja już zaczynam sama do siebie, wiecie? Sobie potwierdzać, nie potwierdzać. Dobra. I krem brokatowy nałożymy po prostu sobie, wiecie, tak o. Nie mam pojęcia, co to tutaj z tego będzie. Jejku, aż się zestresowałam. Dobra. Powiem wam, że tutaj mi się w lusterku tak to odbija, że ja nie mam... Nie mam pojęcia, co nakładam. No ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I że ta czarna baza o, spadł mi, nie? To mi się wydaje? Wzmocni mi ten efekt. Muszę chyba przybliżyć lusterko, bo wiecie, starość nie radość, jak to mawiają i ja nic tutaj, nic nie widzę. Czy ta czerń pod spodem, czy coś mi się z nią dzieje? Okej. Wydaje mi się, że coś się z nią dzieje, że ona się tutaj wytrąca. Wytraca, przepraszam. Okej. Saba, po co ty tutaj tego tyle nawalasz? To dzisiaj nie Sylwester. To nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi. Że tak powiem, trochę pojechała mnie. No ale... Aż żałuję, że dzisiaj nigdzie nie wychodzę już. Halo, czy to widać? Spróbuję to przybliżyć, słuchajcie. Albo siebie przybliżyć, o! Wow. No dobra, jestem oficjalnie pod wrażeniem. Wow. Powiem wam, że nie. Że to był błąd, że my to wszystko teraz zmyjemy. Bo nakładać to na mat, to nie.
to nie. I chyba jednak zrobimy tak jak wszyscy. Czyli nałożymy turbopigment na całą powiekę i później, no bo widzicie co się dzieje, tutaj ten klej, ta papka, że tak powiem, pod spodem zmywa mi tę czerń. I nie wiem czy ja mam czerń, a może zrobimy grafit, na graficie słuchajcie, zrobimy sobie grafit i wtedy na niego położymy, bo ten grafit mój, on nie jest matowy. Także taka mała, drobna, bardzo drobna zmiana planów. Oj, powiem Wam, że zmywanie tego kremu brokatowego to jest wyzwanie. I jak to się kiedyś mówiło, za moich czasów nie życzę najgorszemu wrogowi, ale słuchajcie, stwierdziłam, że skoro się tak już dzisiaj namęczyłam z tym makijażem jednym, drugim i trzecim, bo właściwie to już jest trzeci makijaż, który dzisiaj będę robić, to spróbuję wyjść ze swojej, jak to się mówi, strefy komfortu. Nie lubię tego stwierdzenia, ale dobra, zobaczymy. I faktycznie nałożę ten turbot na całą powiekę, z czego wydaje mi się też będziecie zadowoleni. To znaczy też, ja tak średnio, ale wydaje mi się, że będziecie zadowoleni, bo będzie widać w całej okazałości ten kolor. A jeżeli chodzi o krem brokatowy, to jego po prostu sobie jakoś tam bezpiecznie dołożymy i będzie spoko. Także zaczynamy. Jak widzicie, nałożyłam NYXa. I faktycznie teraz się wybija ta zielona baza. A, widzicie? Kurczę, jeszcze może się przekonam do takiego makijażu. To jest makijaż 2 minuty. Dzisiaj pani u dentysty mówi mi, mój makijaż to jest makijaż w 2 minuty. I z takim, wiecie, tak trochę, nie wiem, jakby... No nawet nie wiem, jak to nazwać. Z takim trochę, ojej, że ja taka biedna, że 2 minuty. Ważne, że jest. Dobra. Tak to wygląda. No, jak widzicie, mieni się, mieni i faktycznie teraz w całej okazałości widać pięknotę tego turbota. Ja nałożyłam, jak widzieliście, na mojego dobrego przyjaciela NYXika. Także tak to wygląda. Jeszcze się zastanawiam, jak tutaj nałożyć, słuchajcie, ten krem brokatowy, żeby było jakoś ładnie. Chociaż oczywiście ten cień robi takie wrażenie, że faktycznie ten turbot robi takie wrażenie, że faktycznie niczego więcej tutaj do szczęścia nie potrzeba. Prawda? Halo? Cudo. Okej, widzimy się po raz ostatni w podsumowaniu tego filmu, czyli w podsumowaniu 2 produktów, które testowaliśmy dzisiaj wspólnie. No i co był to krem brokatowy i Turbo Pigment Tulle. No i co ja mogę powiedzieć? Przyszłam tutaj też dlatego, żeby pokazać Wam, jak w sztucznym świetle te produkty się prezentują. No i co mogę powiedzieć? Dla mnie krem brokatowy to jest cudo i to jest coś, czego nie znałam, produkt, którego nie znałam. Także jeżeli chodzi o krem brokatowy, no to podtrzymuję to, że ten produkt mi się podoba, bo nie miałam nic takiego i właściwie z niczym nie mogę porównać, ale powiem Wam, że on zbiera się w załamaniach, także jeżeli macie taką durną powiekę jak ja, czyli no niestety wszystko Wam się zbiera, też to jest klej, także no jakoś to się musi kleić ten produkt. Nie powiem, że mi odpada, ale zbiera się już to wszystko w załamaniach, więc wydaje mi się, słuchajcie, w załamaniach powieki oczywiście, wydaje mi się, że żeby się nie załamać, no to po prostu ja bym go raczej nakładała jako rozświetlacz lub tutaj w takim, wiecie, artystycznym kąciku, także w kąciku zewnętrznym czy tutaj na górze, no bo niestety u mnie, no ten typ tak ma, tak się powieka załamuje i tak to wygląda, ale no bardzo mi się ten produkt podoba, przepięknie to wygląda, pasuje mi do biżuterii, także no czego chcieć więcej. A jeżeli chodzi o Turbo Pigment, no to przekonałam się, wyszłam tak ze strefy komfortu czy dyskomfortu, czy czegokolwiek tam, słuchajcie. Także słuchajcie, nałożyłam na całą powiekę.
Zresztą jak widzicie na załączonym obrazku, ale nie jest to makijaż, w którym ja do końca czuję się komfortowo. Widzicie, że ja wolę mocne makijaże, także wydaje mi się, że ja po prostu następnym razem zastosuję go faktycznie na całą powiekę, a później ten zewnętrzny kącik sobie czymś jakimś fioletem, na przykład tak jak ten kolor pomadki, on by mi pasował. Zrobię tak następnym razem. To coś takiego, albo nie wiem, jakaś ciemna zieleń na przykład, albo nawet, słuchajcie, idźmy pod prąd, jakiś ciepły brązik i myślę, że też ciekawie by to wyglądało. Także to nie dzisiaj, na dzisiaj już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie koniecznie znać, czy macie te produkty w swoim asortymencie lub czy na coś się czaicie. No i co? Dziękuję za uwagę. Fajnie, że ze mną byliście. Do zobaczenia oczywiście w następnym filmiku. Chyba nie nagram dzisiaj tego filmu po prostu, no nie.